Hej, witajcie na kanale Mathy Magic, za w każdą środę o 14. Dzisiaj specjalny odcinek, kiedy pokazuję Wam moją pracę jako scenarzysty filmu o lwowskich matematykach. No i jedną z części takiej pracy to dowiedzieć się coś więcej o tych postaciach, które opisujesz, a to najlepiej od świadków historii, od ludzi, którzy ich znali. Z kim to rozmowa, to już się pewnie spodziewacie po miniaturce, którą kliknęliście. Wywiad ten został nagrany w 2018 roku w styczniu, praktycznie 60 lat po tym, jak pan Janusz Korwin-Mikke jako nastolatek jeszcze zapisał się na matematykę na Uniwersytet Warszawski i poznał parę z tych profesorów, o których ja piszę w swoim scenariuszu. I opowiedział mi to i owo, także zapraszam Was na rozmowę, a pod koniec rozmowy pan Janusz odpowie jeszcze jedną anegdotę, która skończy się ciekawym pytaniem na inteligencję albo na antyinteligencję, zależy jak na to patrzeć i będę się spodziewał, będę oczekiwał Waszych ciekawych odpowiedzi na to pytanie. Także oglądajcie specjalnie do samego końca. Zaczynamy. Pan jest dla mnie takim chodzącym świadkiem historii, ponieważ osobiście poznał Pan kilku bohaterów mojego scenariusza, właśnie Karola Borsuka, Kazimierza Kuratowskiego, Hugo Steinhausa, Wacława Sierpińskiego. Zaczynając może właśnie od Karola Borsuka, jeżeli Pan mógł powiedzieć jakąś historię o nim, jakiś sposób zachowań, tak, że na przykład dla mnie, dla scenopisarza albo dla aktora, który by grał, odgrywał rolę Karola Borsuka. Miałem zdawać egzamin u Borsuka. Jak miałem zdawać tam za dzień, za dwa, ale akurat przychodziłem gdzieś koło Pałacu Kultury i Nauki, bo to tam było imienia Stalina, to właśnie to się odbywało, więc zrobiłem wpaść, zobaczyć jak to tam idzie. No i zastałem taką sytuację. Siedzi tłum dziewczyn przed drzwiami, no i wychodzi jedna, zapłakana, o co cię pytał. No, spytał, czy punkt jest otwarty, czy zamknięty. Powiedziałem, że otwarty, no i co, postawił mi dwóch i wyrzucił. To. Druga wychodzi, to samo pytanie, to sama odpowiedź. Trzecia wchodzi. Pomyślałem. Za chwilę wychodzi, o co cię pytał, czy punkt jest otwarty, czy zamknięty. Co powiedział, że zamknięty oczywiście, no i co, wyrzucił mnie dwóch. Czyli żadna nie chciała wyjść. Więc poszedłem ja, w krótkich spodenkach, byłem w koszuli takim. Całkiem nie nastawieniu egzaminacyjnym, po prostu patrzy na mnie i mówi do niego, co to jest z tym punktem? Więc mówię, no i pan, to zależy w jakiej przestrzeni, no dobrze, tylko pan, ma pan tutaj piątkę, tylko niech pan, nie powie tego tym idiotkom. Kto by na przykład odgrywał Kazimierza Kuratowskiego? W jakiego sposób by to człowiek niezwykle rozpoznawalny? No to był człowiek bardzo taki zamknięty, ale bardzo uprzejmy dla wszystkich. On potrzebował dystans, ale był bardzo uprzejmy dla wszystkich. Taką taką zamkniętą, taką twarz taką jeszcze. Zresztą widać jego zdjęć. Nie przez jakieś nagrania filmowe z Kuratowskim, ale on miał bardzo charakterystyczne takie zachowanie. Krótko mówił, zdecydowanie i szacunkiem dla wszystkich. Aha. Ale bez uczucia. No słyszę się, no, jak typowy matematyk. No i jeszcze ostatnio, jakby pan mógł wspomnieć, Hugo Steinhausa, bardzo mało osób już... To odwrotnie, to jest taki dusza człowiek, taki tego dużo mówił. W jakiej okoliczności go pan poznał? Pan był, on był we Wrocławiu, pan był w Warszawie. Tak, ja byłem na seminariach różnych matematycznych we Wrocławiu i tam miałem przyjemność, bo mogłem go poznać, ale to krótko, naprawdę on jest bardzo, bardzo dobre wrażenie. Gdzieś przeczytałem, że Hugo Steinhaus miał taki dar, czy taką umiejętność prowadzenia rozmowy starą, już zanikaną, że mógł w bardzo w ciekawy sposób prowadzić rozmowę z każdym, z kobietami, z innymi ludźmi. To był znakomity taki właśnie człowiek, duży człowiek, tak powiedział. Steinhausa spotykałem, korespondowałem z nim również. Zachowywał się, no był bardzo tak przystępny, mówił normalnym językiem, nie silił się na żadną wielkość, po prostu odpowiadał, rozumiał, co się do niego mówi, przede wszystkim, bardzo rzadki dzisiaj. No, także bardzo wysoko ceniłem Steinhausa. On nie był takim matematykiem tradycyjnym, który się zajmował tylko i wyłącznie, prawda, wzorami, ale również rozmawiał. To mi tak było bardzo... Bardzo był taki otwarty człowiek. Mm-hmm. Bo takie zadanie zrobił studentom,
Tak? z fizyki. Mamy na gładkiej powierzchni, idealnie twardej, mamy stalowy walec, idealnej stali, jednolity walec, który wytrzymuje ciśnienie 1000 ton. Tak. Na walec od góry działa siła 10 tysięcy ton. Co się stanie z walcem? Aha. Odpowiedź były różne. Pęka z kosem, pęka w pół, rozpływa się. Odpowiedź poprawna według Stechausa brzmiała, a cholera go wie. Czyli pan u Steinheimsa był, a czy pan zna jego nastawienie do PRL-u? O ile wiem, był bardzo negatywny. Steinheim był uważany za antykomunistę. Czytałem, że w pewnym momencie z jakiegoś powodu odmówił przyjęcia jakichś tam medali, bo stwierdził, tak, że... Tak. A czy poznał pan Sierpińskiego? Tak, ale jego to tylko miałem się widzieć raz. Ale mogę panu opowiedzieć anegdotę. No. Otóż był egzamin komisyjny i siedział właśnie Sierpiński, Borsuk i Mostowski. Chyba. Wow. Czyli trzy osoby dosyć znane w świecie. Nie, to nie był komisyjny. Komisyjny, tak. I wparował student, miał mieć zaliczenie. Nie chodził na zajęcia, nie chodził na wykłady, bo nie było zgodnie na wykłady. Tak. Z czym. I wszedł na tę salę, podchodzi do tego stołu, gdzie siedzi. Który z panów jest profesor Sierpiński, bo ma mi pod zaliczenie. Sierpiński wziął, napisał, nie zaliczam przez cały indeks. Nie wytrzymał, nerwowo. Chodziło o to, że się obraził o to, że nie wziął kilku. To jest za Sierpiński. Teoretycznie powinien dowiedzieć. Tak. Czyli wziął to do siebie bardzo. Mogę panu opowiedzieć za to anegdotkę o profesorze Mostowskim. Proszę. Też bardzo znany. Nazwisko? Otóż profesor Mostowski wychodzi na katedrę, na wykład. No i mówi, co wynika z tego. To jest oczywiste. To chyba jednak nie jest oczywiste. Nie, to chyba jednak nie jest oczywiste. Przepraszam bardzo. Wychodzi. Wrócił mi czasem i tak. No to jednak było oczywiste. I kontynuuje temat. On był raczej miłośnikiem płci pięknej. Tak. No i mieliśmy na pierwszym roku studentów, ja byłem wtedy na trzecim, coś takiego. Na pierwszym roku studentkę, która no, ładna była bestia, no i niestety nie tego. No i na egzaminie, pierwszy rok, tam ciężko jej szło. No i Mostowski, który mówi, no to chciałem przepuścić, więc mówi, niech na pani tylko powie, że co to są liczby przestępne. No ona pomyślała chwilę, powiedziała, że to liczby podzielne przez 4. No i niestety Mostowski ją musiał wyrzucić. No ale dobrze, ale potem przez kilka dni cały wydział chodził. Zastanawiam się, dlaczego powiedziała, że to liczby podzielne przez 4. Dlaczego? I to jest właśnie to pytanie na inteligencję albo na kreatywność. Jak wam się wydaje, dlaczego ta koleżanka myślała, że liczby przestępne to są takie, które są podzielne przez 4? Jestem ciekaw waszych ciekawych, kreatywnych rozwiązań. Napiszcie w komentarzach, a ja później oznaczę to, które było to poprawne, bo znam odpowiedź, pan Janusz też zna odpowiedź, więc pan Janusz, który mam nadzieję ogląda ten kanał, albo przynajmniej ten odcinek, jest zwolniony oczywiście z odpowiedzi na to pytanie, ale nie jest zwolniony z odpowiedzi na zagadkę matematyczną. Odcinek numer 49. Do tej pory 6 osób poprawnie odpowiedziało, ale każdy, kto mi wysłał e-maila z odpowiedzią albo z niekompletną odpowiedzią, dostał ode mnie e-maila z powrotnego i później jakby nie odpisał, więc jest możliwe, że e-mail poszedł do spamu. Sprawdźcie swoje skrzynki spamowe i czekam na wasze odpowiedzi, bo pierwsze 10 osób weźmie udział w rozlosowaniu nagród tutaj, więc zobaczcie odcinek Mathemagics numer 49, zobaczcie podpowiedź do tej zagadki. No i jeszcze zagadka taka
ciekawa, bez nagród, tylko satysfakcja, ale ciekawa zagadka z poprzedniego odcinka. Mam na razie dwie odpowiedzi. Ja też to liczyłem i ja dostałem jeszcze jedną odpowiedź. Zobaczymy później, porównamy nasze wyliczenia, ale może ktoś jeszcze zdoła napisać coś ciekawszego. No i może później drogą demokracji wybierzemy tą poprawną odpowiedź do tej zagadki. Także dzięki bardzo za pisanie tych odpowiedzi, komentarzy, kciuki w górę, dzielenie się tym kanałem na Wykopie, na Facebooku, gdziekolwiek. To bardzo mi pomaga, to bardzo pomaga algorytmom YouTube'a, aby mój kanał został podany dalej. Już widać tego wspaniałe efekty w ostatnim miesiącu, 64 nowych subskrybentów. Dzięki bardzo. Oglądajcie kanał Mathemagics, a ja już się z Wami żegnam. Dzisiaj koniec 55. odcinka, zatem wiszę Wam 55 pompek w szczytnym celu 1000 subskrybentów do setnego odcinka. Zaczynamy! Dzięki za oglądanie samego końca. Trzymajcie się. Cześć.